No dobrze, witam serdecznie kretów z YouTube'a. Zapraszam do pozostawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale i komentarza i w ogóle. Okej. Okay. Skylark z Chorwacji, tak? W Serbii, sorry. E4. No dobrze, to postaram się teraz zagrać jakiś normalny debiut, bez świrów. O nie, no. Skoczek C6, ja jestem zobligowany zagrać Rosolimo, czyli goniec B5, a tutaj chyba wykiwać. D3. Dobra, plan w tym gambicie, jak, debiucie, jak ustawi E6, to nie wypuszczasz nigdy tego gońca. Nie znam tego teorii. No, z H3 wydaje mi się na logikę pierwszą linią. Ten goniec po prostu jest inwalidusem przez większość czasów w tego typu pozycjach. Ruszada? Ja chyba nie chcę tu C3, D4 grać. C3, D4, kiwka. Dwa piony mocne, D5. Nie. To może przez F4 uderzymy. Spoko, robię krótką. Zastanawiam się nad prawidłem takiego posunięcia, ale to nie działa. No właśnie tych struktur nie lubię, no. Po prostu. Tak trudno tutaj o plan. Bo wiadomo, jakieś takie prymitywne rzeczy F4 po prostu zadziała, ale no. Jak przeciwnik nie reaguje, bo jak zareaguje, to gicior, ale jak nie reaguje, to ja odbijam bicie. Ma takie pionki, tak? Mam grać na słabe pionki. No dobra, niech będzie. Nietuzinkowe zagranie. Skoczek H2, być może znak zapytania. Co? Dobra, tu i pod tym tu. Transportuję te konie. Czy najprostsze rozwiązania nie są najlepsze, ale tutaj jestem przekonany, że takie posunięcie jak skoczek H2 nie oddaje. To się czuje, to się wie. Najgorsze, bo jeszcze C4 rozbija mi te piony. Dobra, na szczęście zagrał miękko. Teraz znowu dla odmiany czarny, no polowy goniec jest dosyć słaby. No ale ja nie mogę powiedzieć nic dobrego o moich figurach. F4. Zobaczmy z perspektywy przeciwnika. To wygląda, jakby tutaj nic nie miały białe, ale za chwilę będą miały. Już teraz to bicie piona, no widzicie. Oj, na pewno po zbiciu już mam git. Tu? Czy tu figura? No, zaczęło się robić takie posunięcia, że trzeba będzie myśleć. Znaczy takie partie. No dobra, wyprowadzam stępem i zagram sobie B3. Przeciwnik zesfiruje. To mi jest na rękę. Zagram sobie hetmanem. Było się z M3 tosikiem nie pokłócić, to by cię nauczył debiutów. A tak już na starcie nie wiesz, co grać. Dobra, biję i hetman G5. I super. Teraz zagra G6. Nie wiem, czy nie przeoczyłem czegoś bardzo mądrego. O! Super, wszystko pod kontrolą. Posunięcie G4 nie działa, bo to, chyba że następnie chodzę wieża H6. Najlepiej jakby ten skoczek mógł tutaj wejść, ale nie może, bo goniec bije. I po tym, tutaj, tu, a tak w stylu jakiegoś giga czada z... Nie, no nie opłaca się. No nie wiem, może wieża F3 i druga wieża F1. Kurczę, no dużo możliwości, na pewno tego pionka nie chcę ruszać. Na pewno nie chcę skoczka wymieniać za gońca, który będzie słabszy. Mogę zdwoić wieżę. Tylko to F6 mnie troszeczkę blokuje przed tego typu decyzjami, no. Ale zagrajmy. Po F6, hetman H6. Goniec E6, no to teraz już tak mogę zagrać. Dobra, dwie wieże w akcji. Czemu zdwajasz wieżę na F3, odbierając pole skoczkowi? Żeby trzymać w ryzach to pole, w razie czego. Nie mówiąc o tym, że ten skoczek to wejdzie do gry w ten sposób. Takie przynajmniej miałem wobec niego plany. Załóżmy hipotetyczną sytuację. G4, skoczek G7, skoczek tutaj. Ale może faktycznie inaczej to można było rozegrać, tylko ten skoczek z F3 nigdzie za daleko nie szedł. Najbardziej chciałbym go tutaj wstawić. Na przykład wydaje się, że to posunięcie będzie bardzo dobre. Żeby ten skoczek wchodził do gry, ale on może zejść z tych motywików. O! Tu. Tylko, że skoczek... Nie, dobra. Tu. On gra tu. Widzicie, to pole jest przyblokowane dla skonia. I zagram sobie E5 i teraz wlatuję już skoczkiem na ambitne pole. Gorzej, jeżeli przeciwnik też wpadnie na moje plany i przykładowo po tym zagra tutaj. Wymiana hetmanów nie jest mi na rękę. Zagram hetman G7. Ja tutaj chcę dać mata, o. O! G5 tu i tu też. I tu raczej atakuję cały czas. Co sądzisz o Pawle Kowalczyku, aka Król Paweł 92? Król Paweł Kowalczyk, dobry gracz, szachowo. Jego decyzje życiowe nie wnikam. Coś zniknął chyba z Twitcha, szkoda, bardzo dobry zawodnik. Piekielnie mocny, no troszkę nerwowy, nie wiem nawet czy coś robi. Dlaczego poświęciłem wieżę? Wydaje mi się, że te dwa skoczki za chwilę wejdą, zrobią pogrom. Tu i tu, w ogóle tu maty grożą. Ja już tu nie mam jakiejś wygranej, chorej? Takie coś nie wygrywa? Po takim coś, jak nie zbiję, to mam lipę. Muszę zagrać tak i tą dziurę wykorzystać. Tylko, że ma F5. Nie wiem. Surrender. I used to be a lowly soul. Bicie w przelocie dostępne raz w życiu wykorzysta? Jest taka niepisana zasada, że bicie w przelocie jest obowiązkowe.
Generalnie nie dajcie się zwieść. Ten pionek C5, D6, pola, no okej, okay, są, ale moim celem jest król, tak? Chłop nawet nie ma co zagrać, no. Ma tylko F5, które jest serio mocne. Okej, okay, to już trochę zmienia. To mogę zbić w ten sposób. Dobra, wydaje mi się, że po zbiciu pionkiem mój przeciwnik nie odbije tego wieżą, a będę trzymał cały czas napięcie. Najlepszą odpowiedzią w moim odczuciu jest zbicie. Dokładnie, kurde, takie elo i takie rzeczy już wie? No szkoda tych dwóch skoczków. No dobra. No i mamy znowu równą pozycję, a ja mam gorszy czas. Jakby, dobra, tak. I z powrotem, drugi skoczek na pole F6. Najlepsza odpowiedź przeciwnika tu albo tu. Raczej tu było lepiej. No dobra, wymieńmy hetmany, po prostu rozpykam go w końcówce. Końcówka jest zwyczajnie wygrana. No dobra, kiwkam. Żeby teraz nie spartolić. No dobra, król. Będzie tu dużo tańca. Król. Pon. No dobra, po tym posunięciu, po zbiciu jest szach, który powinien kończyć partię. Tu, bicie, bicie, tu, bicie, tu, 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 ty. To będzie remis, tu, to on chodzi w kółko. Nie mogę. Dobra, dajmy mu szansę się pomylić. Szkodowo, jak pchnie już piona, to jest sroga pomyłka. Zapcham piona, żeby on pchnął piona i gram tak i tak i wygrywam. No i git. Dzięki za pomoc. Bez ciebie bym tego nie wygrał. No naturalnie, że cofa tego skoczka w ten sposób, ale skoczek tutaj już pełni bardzo pasywną funkcję, a mój jest taką semicentralny, więc na pewno zaraz tu skoczę i mam kolejne widełki. Dosłownie wygrałem. Pyk, teraz to grozi. Czekaj, co? On nawet inaczej zagrał niż myślałem? Z planem aktywnym? Tu ja wycofam króla, bo jestem Sigma. Żeby po tym ruchu nie stracić piona. Tutaj nie przejdzie, tu... O kurde, żeby ten król zaraz mi nie wszedł gdzieś. Zbiję i wrócę, to blokuje wszystkie pola, jest git. Na 1200 elo już możesz kupować mój kurs, tak. 1200 to już jest spokojnie na kurs. No dobrze, cofka królka? Albo wiecie co, ja gadam chyba głupoty, bo mogę to skipnąć i po zbiciu tu i po cofnięciu, no właśnie, cofnięciu. Tu, dobra, tu. Ja nie wiem, czy ja nie troluję, że oddaję te pionki. Tu zagram. Kurwa, G5, ja jestem nobem. No dobrze, będzie trzeba przyświrować szybko coś. Dobra, C3, koniec niby złapany. Ja chyba pierwszy dochodzę, ale troszeczkę... Dobra, tu, żeby nie wchodzić pod kolejnego szacha. Jak zagra tu, to tu. Okej, okay. Jak ten koń ma mnie łapać? No dobra, tu. Po tym ruchu ma... Zawsze tam będzie chciał iść, okej. Okay. Żeby tego nie spierdzielić, bo tak, tu, 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 tu. Ale lipa, w ogóle tu będę musiał grać i po tym oddać bicie tu. No dobra, no. To już troszeczkę podchodzi. Gdyby te pionki były zredukowane, teraz trochę już flipuję. Liczenie w takiej końcówce to trudna sprawa. Raczej to powinienem wygrać. Mam za dużo pionków, żeby to przegrać. Fajna koszulka. Czy można ID? Nie, nie wiem jaka to jest koszulka. Jakaś Hugo Boss, coś tam. Okej, okay, teraz mam już spoko pozę, bo gram tak. On musi zagrać tu i tutaj go łapię jakoś. Dzięki Krzysiek ze suba. Tu, on tu, ja mogę dwa piony dopchać chyba. Dobra, i teraz szybka matematyka. Tu, bicie, tu, 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 bicie, bicie, tu, tu, tu. Dobra, wygrałem. Dzięki Zoom 17 ze suba. No i git. Mortadela chrupiąca, no way, z subów. Dobra, zapchane pionki. No nie będę ukrywał, to już nie była taka elementarna końcówka, prosta i oczywista. Sam miałem problemy z oceną. No pod koniec tylko doliczyłem, żeby wszystko było pewne i jasne. Żeby nie było niedopowiedzeń. Wiecior. Podgląd partii. Jeden genialny. Ha! No ja tu czułem, że jest stąpik. I tutaj była gdzieś dużo lepsza pozycja. Co to było zagrać? G4 błąd. Pamiętacie ten moment? Spędziłem tutaj jedną minutę, żeby myśleć. I dlaczego o tym w ogóle mówię? Bo moi drodzy, to jest niemalże kluczowe przemyślenie. Najlepszym posunięciem według kompa jest skoczek G4. Ja miałem obiekcje do tego ruchu. Ale teraz widzę, że mam takie alternatywy. A proste. Nawet widzicie, ja się czegoś mogę nauczyć. Pamiętacie, ja właśnie nie chciałem tego gońca mu wymieniać. A4 błąd. Aha, dobra. A4 było baitem na A5 i to zadziałało. I to jest to, co mi dało wygraną, no. Oj, dziwię się sobie, że nie zagrałem tu. Do przodu, on idzie tu. Załóżmy G5, bicie, bicie, tu. I go zrzucam. Ja już wiem, czemu tego nie zagrałem. Zagrałem król E2, żeby po tym nie stracić piona. Okej, okay, i po tym jakby zagrał tutaj, bicie, bicie. To było mi trudno ocenić, ale zapomniałem o tym i król odcina. Widzicie, zawsze lepiej jest patrzeć jednak do góry. Ja pomyślałem tutaj pasywnie, miałem błędne myślenie pasywne. I może i wybroniłem piona, ale widzicie, pojawiły się nowe kłopoty. I tutaj dalej miałem wygraną, widzicie silniczek, ale patrzcie ile musiałem zagrać dokładności. Gdybym tutaj
nie zagrał najpierw tak, a potem tak, to przegrywam. Widzicie? Powalone. A to była bardzo trudna końcówka. Pewnie nie jeden z was jakby to zobaczył teraz, to pomyślałby... Ty no, przegrana. Bo zobaczcie, nie ma jak powstrzymać pionka. Ten pionek zawsze jest łapany przez skoczka. A jednak okazuje się, że oddanie konia jest genialne, bo my jesteśmy pierwsi. Ja to szybko na palcach policzyłem, że po prostu tutaj dochodzę pionkiem i kiwka, tak? Więc to już było stricte umiejętności liczenia. Jeżeli chcecie lepiej liczyć w szachach, to nie pozostaje nic innego, jak tylko analizować tak partię jak ja. Najlepiej bez silnika. Ja to robię na szybko, żebyście nie zasnęli. Dobra, D4. Nie wiem, rozbijam to C5. Normalny melo też tak gram. No, dajmy mu szansę jeszcze to zbić. Jak ustawi domek, to nie, no... Pożygam się, nie? Przy takich nudach to nie wiem, co można grać. Chciałbym kiedyś napisać książkę szachową, jak szachowy mentor. Ale nie o szachach, tylko o jakichś historiach szachowych. Wiecie, co jest najgorsze? Że tutaj to działa. Chociaż poczekaj, może nie? O Boże, czy ja to muszę bić? Oddałem zdrowego gońca za skoczka w Wikipedii. Czy bicie skoczka na F3 jest dobrym rozwiązaniem? Wiesz, to zależy. Ale jakbym miał uogólnić, to nie. Każde bicie w szachach ma swój cel. Ma coś wnieść do ciebie, do twojej pozycji. A to bicie jedynie wyprowadziło przeciwnika hetmana i zniwelowało jakieś groźby związań. Dobra, roszada. On będzie chciał do E4 dojść. Chyba grają tu coś chłopy. No dobra, widzowie, to jest pozycja, w której plany przeciwnika są więcej niż oczywiste. No, ruch wieża E1 to tylko i wyłącznie przygotowanie E4. Najgorsze jest to, że teraz jak on odda tego gońca za skoczka i zagra E4, to jak ja już tu zbiję bicie, a poza tym F6 ma, ja bym chciał sam dojść do E5, ale to tak nie działa. Jak ja dochodzę do E5, no to on bije tu, ja biję, chyba że jesteśmy zadymiarze. I E5, on bije i ja E4. Dobra, to brzmi jak plan. Podejmę się tego. Brzmi jak najprostsza pułapka świata, ale... Znaczy pułapka, no nie wiem jak to ma obalić. O nie! On ma bicie! O ja! O nie! To był brilliant move! To były jakby dwa wykrzykniki. Kurczę, widzieliście? Zobaczcie. Jeszcze raz, D5. Jeżeli hetman ucieka, to moja pułapka działa, blokuje moje 4. On ma gońca typu awk i wygrywamy partię. Natomiast gdyby on zagrał... Tutaj, w tej pozycji, skoczek bije E4, ja odbijam tą figurę, no bo chcę atakować hetmana i on odbija gońcem, to zdobył dwa piony, a tu zbił skoczka, przypominam. Ale jest git. Dobra, tego nie bijemy, bo mu otworzymy gońca, a chcemy, żeby był martwy ten goniec. Dobra, zagrajmy tu, ale mamy pionki. No właśnie, to jest typowa pozycja po jakimś D4, będzie teraz trzeba się macać. Ja nie jestem taki dobry w macaniu się z przeciwnikiem. Przeciwnik musi zagrać B3. Jak nie zagra B3, to GG. Wygraliśmy. Czy polecam obronę Karoka na 800 elo? Człowieku, nie rób sobie tego. Graj otwarte debiuty na low elo. Naucz się grać agresywnie otwarte debiuty, żeby potem móc tańczyć figurami i grać takie nudy, jak chociażby ta partia. No dobra, jego plan to będzie dojść tutaj, więc ja idę to zblokować. Wprowadziłem wysoko hetmana. Gram tu, żeby trzymać jakiś nacisk. No jak generalnie chłopak zagra tutaj, no to dojdzie do C4, ale jego goniec to bardzo dobra figura. No posłuchaj, jeżeli to jest bardzo dobra figura, to chyba mamy mylne zrozumienie szachów. Ten gość siedzi zamknięty w więzieniu, zobacz, to są cztery ściany. Wiesz co on jedyne kontroluje? No chyba tył partii. I to jest nasz cel. Gdyby ten pion stał tutaj, to tą pozycję na pewno bym wygrał. No, tak w skrócie. On zagra tutaj, no i już będzie troszeczkę aktywniejszy. Może tego skoczka gdzieś wstawimy? Dobrze, hetman A6 z takim baitem, żeby zagrał C4, a ja sobie tutaj zdwoję wieżę. Okej, okay. Kolega ma cel wymienić gońce, jest to słuszny cel. Ale tylko na pozór. Ja pierdykał, nie spodziewałem się, że takie schody są na 1600. No dobra, ja to muszę bić. Pozbył się słabego gońca, ale ja przejąłem tą linię. To przejęcie jest... Widzicie, w szachach wszystko ma swój sens. Jest to rekompensata wcześniejszych zachowań. Pozbył się słabego gońca, ale zobacz jakim kosztem. Strata linii, inicjatywa po białych polach. No nie, tak się nie robi. Tak się nie gra w szachy. Teraz będzie grał C4. Ja muszę wykorzystać to. To jest moja ostatnia deska. Ataku. O Boże, no zagra C4, tak? To jest więcej niż pewne. To jest oczywista oczywistość. Czy ja mogę temu przeciwdziałać? No nie mogę. Powiem więcej, tak się boję o mata, że zagram H6, no. Jak zdecyduję się zagrać tu C4, to mamy pozycję równą niemalże. Kurczę. Dobry gracz. Martin Win. Konto 2012. To dłużej niż ja. Dobra, wymieniam figur. Ja to mogę zbić, ale mogę też tu zagrać. Tu. Załóżmy gra tu. Kiwka, kiwka, kiwka. Hetman bije. Szach. Tu, tu. Szach, tu, bicie, ja biję. Dobra. Morning. Czołem, pokochaj szachy. Witam cię. No, taki morning, że już 23 dochodzi. Dobrze, przyjął. Czy ja coś tutaj pomijam? Grozi to i
To, no centralizuję te figury, idę z nimi w górę, pcham się gdzie mogę, ale no mnie nie chcą. Dosłownie tak samo te moje partie wyglądają na żywo. Z 1600. Na żywo z graczem 1600 zagrałbym tak samo. I pytanie, czy ja gram dobrze i tak działają szachy pozycyjne, czy ja jestem taki słaby. Bo ja dosłownie aż ciężko mi to oszacować. Wydawało mi się, że całą partię miałem prosty plan. Zamykać mu tego gońca. Może tutaj, nie wiem, wieża B8. To trzeba z trenerem przegadać. G3, to musi być słabe. Jeżeli tutaj skoczek by zbił, to nie wzięliście pod uwagę jednego ważnego posunięcia. Jeżeli myślicie, że tu zbicie, bicie i wtrącony szach, bicie, odbitka, to weźcie pod uwagę, że po takim biciu ja zawsze mam szacha. Dobra, a teraz szach, tu i mam takie posunięcie. Aha, on zagrał, żeby zagrać król G2. Nie no, nie nawet trzymam, powali mnie w takiej pozycji, takie nudy. Nie wiem, może H5, H4? Nie wiem, czy nie jestem za wolny. No dobra, wymienię te wieże. Zagram tutaj. I tu, tu, tu. I tu. Najgorzej, bo potem, po szachu, zmuszony jestem w skoczek F8. Ale nudy. A co ja powiedziałem? Syfy Satan, dzięki za suba. Okej, kochani, no, nie ma lekko. Zagra G4 i moja pierwsza idea tu, kurczę, no. Jak rozumiem szachy, to jest dobre, ale tu nie ma żadnych gierek. Te szachy na tył będą zbyt greedy dla niego. Muszę tu zagrać. Pod biciem tu. Nie wiem, zbiję. Jeżeli ktoś by mnie teraz zapytał, czy jestem zadowolony z mojej pozycji, w ogóle. No dobra, teraz to troszkę się zmienia. Mam remis, jak co. Ale chyba nie chcę remisu. Szach i bije piona, tak? No dobra. Bijemy piona, bronimy. Dalej to wygląda remis. Nawet tu jakieś plany przeciwnika. Po takim czymś zmuszony jestem zagrać G6. No i teraz będę miał plan tu i hetman B5. Wow. Przeciwnik atakuje F7 polem. Jakby to zagrał mistrz świata, no broniłby to chyba, co? O, chyba tak. Dobra, tak i tu. No to musi być win, no. Błagam was. Ale jakim kosztem? Zobaczcie, te pozycje po D4, jak jesteście zawodnikiem typu spokojne szachy, lubicie taki taniec figurowy, no to jesteście stworzeni, bo tu można tylko myśleć i myśleć. Nie wiem, czy przeciwnik nie łapie jakiejś kontry, ale wątpię, no powątpiewam. Tu wszystkie pole są zajęte, tu może dać. Dobra, odpuszcza. Tu, albo nie, od razu to. Jeszcze się rzuca do ataku. Najgorsze jest, że bić nie mogę, bo po zbiciu bicie tu szachem, hetman haszy. Ja dole, zostaw mnie, nudziarzu. Daj mi spokój. Jaki żygi. Dobra, H5, bicie. Bicie na F7, król H6. Tu szach, tu. Jezus, wieczny szach. No panie Boże! Czemu D4? Czemu? Nawet nie mam tu, żeby wracać. Tu nie mogę stanąć. Jak ja zagrałem ostatni ruch? O Boże, marzycielski. Nie no, nienawidzę D4. Nienawidzę. Nie rozumiem, to nienawidzę. Mam ochotę tak zagrać, ale to na pewno jest słabe. To jakby gołym oczkiem widzę. Dobra, pcham piona. Wszystkie ruchy tego kalibru przegrywają z uwagi na to bicie po prostu i bicie to. Ten pion jest kluczem. Ja liczę, że oddam piona, zyskam trochę czasu, bo przypominam, mam pionka przewagi i znowu z nim wygram. Czemu nie hetman na B5? No bo hetman na B5 stoi. Aktualnie. Tu bicie. Boże, nie wierzę, w co ja gram. To jest taki tryhard pod wina. To już jest po prostu... Teraz za chwilę będę bliższy porażki. O! Nie zbił. Dobra, na czas. Gramy pasywnie. Ogram go po prostu wiedzą. Wiedzą, jak grać szybciej. Tu zagram se tu i tu. Nie wiem, czemu nie zbił tego piona, bo ja bym musiał cofnąć hetmana tutaj i bronić się pasywnie od tyłu. Ale on bał się, że ten pion dojdzie. Ma tylko minutę. Jaki gnojek. No dobrze gra. Gra jak takie 1800 na żywo. Tą partię. Chyba, że to ja robię błąd na błędzie. No dobra, gra tak. Ja realizuję pomysł. Dobra, tu. Pomysł wygrywania na czas, oczywiście. No dobra. Teraz to już win. Ale jakim kosztem wymęczony, nie? Ten pionek jest za daleko, żeby nie był słabym ogniwem. Bronimy tego. Dobra, błąd przeciwnika tutaj. Łapiemy piona. Tu. Dobra, biję. No dobra. Tu. Do przodu. Skoczek w tył. Tu. On nie ma jak robić progresu, czy mi się zdaje? Dobra, bronimy piona. Na bezpiecznie. Dobra, G5, żeby nie wpuścić króla. Strzeżonego, Pan Bóg strzeże. Dobra, tu pchamy i koniec. Boże święty, no powiem tak, zero błędów.
Znaczy, 3 błędy, 0 poważnych, 0 przeoczeń. Jak to ocenia brutalna maszyna Stockfish? No bo, kurde, no dokładność 80, to jest bardzo wysoka dokładność jak na taką partię. No tutaj, po biciu lekko czarnych lepsza. I to E5 było błędem. Ale tylko dlatego, że tutaj było skoczek bije, tak? Dokładnie. To był najlepszy ruch. No ja zauważyłem to po ruchu. Przeoczyłem. Ale cofnął to teraz znowu dobra pozycja. C4 błędem. Dobra, czy mistrz świata by zagrał hetman A5 tutaj? Być może. Cały czas równa. Najlepszy ruch wieża FC8. Co? No tutaj spanikowałem, ale nie zagrałbym C5 za Chiny ludowe. O co chodzi z C5? C5 bicie i tu. No ale on gra C4 i wyrównanie. Wow. Skoczek H7 tu i tu. A ja jakieś niepotrzebne H5 dorzuciłem. Znowu 0-0-0-0. No przeciwnik grał jak taka słaba maszynka. Serio. To jest partia na poziomie 2400, nie? Gdybym zagrał tą partię na poziomie 2400, to bym się nie wstydził. Okej. Okay. Co? Hetman B3? Aha, bo ja tego nie biję. Po H5 król H7 i po zbiciu hetman D1. A po H6? Ja pierdykam. No dobra, ty. A tego ruchu nie ma z matem, bo tu. Wow! Ja pierdykam. Dobra. Aktywne szachy. No, ciekawie to wygląda. Podoba mi się. Czy uważam się za osobę inteligentną? Tak. Dlaczego miałoby być inaczej? Wydaje mi się, że osoba głupia nawet nie wie, że jest głupia i zawsze jak spytasz człowieka, to każdy ci powie, że uważa się za inteligentnego. Chyba nie znam człowieka, który uważa się za głupca. Tak, żeby to było nieironiczne. Bo ludzie z natury są zakochani w sobie. Nawet mają zakorzenione to, że oni są kurwa inteligentni. No dobra, lecimy w jakieś Sycylki. To jest mój ulubiony wariant w Sycylu, jaki istnieje. Sowal mówi, że jest debilem, bo gra w Metina. No tak, ale to jest złożony proces myślowy. Przede wszystkim Sabal na tym zarabia. Lubi tą grę, jest od niej uzależniony, jest zły, bo go źle traktuje, ale nie nazwałbym go osobą mało inteligentną. Nie znam. Okej, wariancik Z5. No dobra, ten wariant nie przepadam za nim. Szczerze najmniej go lubię, zwłaszcza, że goniec Z7 teraz i nie mam gońca G5. No dobra, teraz goniec G5 istnieje. Masa osób z niską samooceną uważa, że jest głupich? Co ty? Serio? Mi się wydaje, że osoby z małą pewnością siebie, niską samooceną właśnie myślą, że są inteligentne, ale nieakceptowane w społeczeństwie, bo są na przykład brzydkie. Mało kto myśli, że jest głupi. Naprawdę, bo nie wiesz, że jesteś głupi, czaisz? Ja na przykład nie znam ludzi, którzy myślą, że są głupi, no. No nie znam. Tu trzeba policzyć wariant. Wiesz, to jeden. Bicie, 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 kurwa, bicie i mam figurę więcej, ale E4, wow, ale wariant, to bije CD i mam figurę więcej. Także wierzę FD1 i może taka kiwka. To jest taki typowy wariant, który tu gram. Tu. Kiedyś przerobiłem to jakąś książkę i takie coś znalazłem. A druga, jakby, właśnie, jak atakować pole D5, to pokażę jeszcze jedną kiwkę. Też było w książce. G3, tu i tu. Jak masz czas. Ale no w tym wariancie nigdy tego nie przestudiowałem. Nie znam planu tutaj dla białych. Zawsze go wymyślam i tu ma chyba najmniejsze win ratio. Możemy sprawdzić w necie, jakie mam win ratio w tym. No, widzicie? Ujemne win ratio. Na 9 partii przegrałem 6. I zawsze gram hetmana D3. A wiem, że jest wariant hetman E3 też. No dobra, teraz jest już easy. W ogóle patrz, po tym biciu mam taki wariant. Dobra, teraz przeciwnik zrypał. Hetman A5 powinien zagrać. Teraz sobie gram tu, przejmuję permanentnie to pole. Dobra, to już wygrałem. Dobra, żebym się za szybko nie podjarał, jeszcze nie wtopił tego, no. Bo to jeszcze taki prosty win nie jest. Tu wchodzi w ogóle bicie i zyskanie piona z wygraną pionówką. O Boże, i Boże, i Boże, no. Ja chcę zyskiwać pionki czy dać mata, no. Ja wiem, że ja się was nie powinienem pytać, bo to jest seria, w której ja was uczę grać. No bo ja widzę takie coś. Tu, poświęcam hetmana, biję, szach, wieżą H3, król G6, szach, król tutaj, H4, król tutaj, H3, król tutaj i mat z koszkiem. Z poświęceniem hetmana, więc giga czad. To nie działa, bo bicie, hetman bije w przyszłości, w razie czego. Przede wszystkim, no nie chcę wymieniać tego konia. To już wolałbym zagrać tu i tu. Tylko, że po tym on gra A6, po tym B5, kiwka, kiwka, też za słabe. Może takie coś z wykorzystaniem tego. O,
dobra, znalazłem. Ja pierdykam, ale droga przez ciernie. O kur... A nie, dobra, patrzcie. Po tym, poświęcenie wieży, bicie, poświęcenie gońca. Jak ja odejdę, no to biję hetmana, na szczęście mogę odbić. Dobra, tu. I teraz grożę tym. No i teraz już skoczek D5 jest groźny. Przeciwnik myśli, że główna pułapka to to, a główna pułapka to to. Po królu F2, hetman B6, szach, no to gram sobie hetman E2. Znaczy król E2. Okej, znalazły. Obronę i to kończy partię. Oczywiście nie reagujemy, po tym posunięciu z powrotem wracamy. Mogłem to zbić, właśnie, jakby ktoś był nerwosem, to zbił i mówi: łohoho, mam wieżę zaskoczka, super. Widzu, ty w tej pozycji wyciskasz go jak cytrynę, ty nie chcesz jakiegoś gówna. Ciebie interesują tylko teraz 10 na 10 ruchy. Generalnie większość partii w szachach wygrywa cierpliwość. A, ale moment, jeszcze raz. Bicie. Dobra, to nieważne. To mogłem bić. Ha! No dobra, tak czy inaczej ta pozycja jest zupełnie wygrana. Mam figurę więcej. Ale tak, to był błąd. A nie, zaraz, to nie był błąd. To było to samo. To było to samo, co teraz. Bo goniec D8 na koniec, skoczek zamknięty, goniec A5 i odbija, no to byłaby mniej figury. I tu figurę mniej. No dobra, co to za ruch, ty? Mogłem jeszcze zagrać tutaj, prawda, ale... Tak, X-Taku, myślę, że możesz mieć rację z tym, że przy wymianie hetmanów byłoby to prostsze. Jednakże, wiesz co? Jeżeli liczę, że tutaj się przeciwnik nie podda, to najprawdopodobniej ja szybciej tam mata, mając hetmana na szachownicy, a raczej on się nie podda, prawda? W ogóle jakbym chciał ryzykować bardzo, to mogę zagrać tu i jakieś motywy, ale mamy nieśmiertelnego pakleziaka na D5. Skoczek pakleziański. No i widły gorzą, tak? No dobrze, zagram tutaj. Co polecasz na początek przygody z grą pozycyjną, a nie opartą tylko na taktykach? Mi bardzo pomogła taka zielona książka i ona sprawiła, że wskoczyłem z 300 oczek rankingowych, nie żartuję. Oczywiście internetowego rankingu wskoczyłem tyle. Ona kosztuje chyba z 19 zł, a nie, 28. Taka książeczka. Fun fact, autor to ten sam koleś, co napisał książkę Agresywne Szachy. Ale powiedziałbym, że ona jest dopiero dla graczy od 1800 w górę. Mój system Niemcowicza nigdy nie przerobiłem. Mam na chacie... Pożyczyłem od takiej jednej laseczki i kurczę, nie przerobiłem. Ale bardzo polecam tę książkę, z całego serduszka. Rzekłbym, że zmieniła moje szachy na lepsze. Dobra, no co no. Tu i bicie, no nic nie ma. Wymieniam, no poddaj się, masz konia mniej przegraną pozę. Nic tu nie w skórach, chłop. Czego nie przerobiłeś, książki czy laseczki? Oba. Nie pamiętam, czy miałem jakieś inne konto na czeską kiedykolwiek, ale chyba nie, miałem tylko ostre debiuty, na kurniku miałem inne. Dobra, F3, jakieś F5, no nic tu nie wskóra, no nie ma opcji. Jaki mam aktualnie ranking IRL? Teraz mam 1920. Moja kariera szachów klasycznych była bardzo burzliwa, bo mało grałem na żywo, od kiedy pamiętam. Turnieje były drogie, więc ja nie miałem trenera. Dobra, nad jednym, proszę, nabierz się. Okej. Czy wie, że na jeden śpi? Kolego, wiesz co, teraz jej wprowadzę. Zobacz, że przez cały czas jakaś funkcja była robiona. Jasne, tutaj mogę wieża E1, ale ona nie jest w ogóle produktywna. No, a na przykład teraz mogę już pozycję raczej wygrywać. Szach tu i zbić. Dobra, nie ma co. To wygrywa. Teraz szach tu, wieża F8. I zaraz, poczekaj. No nie, dobra. Szach. Jeszcze raz szukam mata, no po tym wieża F7, po tym jakiś ładny mat. Szach tu. O Boże. Dobra, żartowałem z tym ładnym matem. Nic tu nie widzę. Widzę ładne zdobycie hetmana. Szach tu, bicie, hetman tu, widły. Ale może gdzieś jest mat. No dobra, najpierw wezmę tu. Pogrożę widłami z odkrycia. Jest hetmana? Nie, no dam mata. Jak pójdzie tu, okej. Okay. Po tym ruchu... No naprawdę, gierko, tu nie ma mata. Musi być. Szach tu, szach. Dobra. Wow, zero błędów? Nie powiedziałbym. I przypadkiem kliknąłem analizę. No, to była prosta dokładność 90, ale zobaczcie, że tak naprawdę tu miałem wygraną. I to wam wszystko ładnie wytłumaczyłem. Od tego momentu zagrałem po prostu prostą grę.